Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejne zdenkowane produkty. Tych produktów stosunkowo będzie niewiele, ale wiecie, chcę robić denka częściej, tym bardziej, że czeka mnie remont pokoju. Także ostatni raz widzicie filmy nagrane na tym tle. Tło się niedługo zmieni. Pewnie jeszcze kilka filmików się pojawi, które mam nagrane już wcześniej. Także pożegnajcie się z pomarańczowymi ścianami. Zmienimy w tym pokoju wszystko. Także, żeby już nie mówić o pokoju, bo nie o tym jest filmik, zapraszam Was na zdenkowane produkty. Zacznijmy może od tych produktów takich, wiecie, które zawsze są na samej górze. I są to standardowo chusteczki z Tesco, Tesco Value. Ja te chusteczki bardzo lubię, są to nawilżane chusteczki. I tutaj mamy 72 sztuki, one kosztują w granicach 2-3 zł. Ja te chusteczki bardzo lubię i chętnie do nich sięgam. Tym razem nie sięgam po nie, tylko po te z Biedronki, akurat mam przy sobie. Bo tamte były po prostu w promocji w takim 3-paku, ale po te na pewno jeszcze nie raz sięgnę. Będę tutaj trochę odkładać na bok, także produkty mają troszkę hałasu. Następny produkt są to płatki kosmetyczne z Clinique. I są to te takie, wiecie, duże, kwadratowe płatki. One są naprawdę bardzo fajnie się spisują, nie rozwarstwiają się. Mam już kolejne opakowanie i z pewnością będę jeszcze nieraz do nich wracać. No i teraz już produkty takie produktowe, bym powiedziała, takie wiecie, już większe. I pierwszy z nich jest to żel pod prysznic Palmolive Aroma Sensational. To jest Sensational? Nieważne. To są właśnie z tej serii i to jest ta wersja Soul Dynamic, ten zielony. I była to pojemność aż 500 ml, także dość sporo. Powiem Wam, że ten żel, on miał taki zapach, powiedziałabym, nieco cytrynowy, pomarańczowy. Coś w połączeniu z nutą jakąś trawy, taką wiecie, zieloną nutą. Naprawdę bardzo fajny, odświeżający żel. My go używaliśmy jeszcze zanim pojawiły się te chłodne dni. Także wtedy się naprawdę bardzo fajnie spisywał. No i pewnie jeszcze nie raz do niego wrócimy. Następnie mamy tonik. I jest to tonik z ekstraktem z melona. I on był z Kauflandu. On był z Kauflandu. Jest to łagodny tonik do twarzy, do suchej skóry i wrażliwej. Właśnie z ekstraktem melona. Powiem Wam, że taki średni tonik, taki po prostu tonik jak tonik, nic szczególnego nie robił. Fajnie odświeżał i tonizował tą cerę. On kosztował, z tego co pamiętam, w granicach 3 zł, także jest to bardzo mało. I pewnie, kiedy będę miała okazję, będę w Kauflandzie, to pewnie tak sięgnę jeszcze po jakieś toniki z tej firmy. Jest to firma Kauflandowska. Firma, którą produkuje po prostu kosmetyki, które są produktowane. Są to kosmetyki, które są produkowane po prostu pod szyldem Kauflandu. Tak. No, nie wykluczam, że do niego wrócę. Na razie mam tonik z Make Me Bio, w kolejce mam też inny tonik, także nie prędko do niego wrócę, ale nie wykluczam tego. Następnie coś, co znalazło się w wrześniowym pudełku, naturalnie z pudełka. I jest to woda termalna z Podhala, Termisa. I powiem Wam, że naprawdę bardzo fajna woda. Fakt faktem, wolałabym ją dostać w pudełku jakimś wakacyjnym, letnim, bo wtedy wydaje mi się, że ta woda lepiej się po prostu sprawdzi. Ale jeżeli ktoś używa na przykład kwasów, czy jakichś innych produktów silnie złuszczających, czy podrażniających skórę, to taka woda termalna przyda się przez cały rok. Ja ją zużyłam głównie w formie toniku, zamiast toniku. I zużyłam ją również do pryskania beauty blendera. Nie mam beauty blendera. Gąbeczki z Makeup Revolution. I właśnie psikiwałam tą gąbeczkę, więc normalnie wklepywałam sobie nią podkład. Także ja ją zużyłam. Może wrócę, może nie. Nie wiem. Zobaczymy. Na razie takich produktów nie potrzebuję, bo idzie zima. Ale na lato, kto wie. Kolejny produkt do twarzy, którego nie zużyłam do końca. Jest to mleczko oczyszczające do twarzy z proteinami jedwabiu z firmy Organic Therapy. I ja to jeszcze zamawiałam na stronie Vega Life Cosmetic. Znaczy nie to, zamówiłam płyn micelarny, ale przyszło mi mleczko.
już nie chciało mi się reklamować, wiecie, bawić w reklamację, czekanie znowu i tak dalej. Także wiedziałam, że sobie zostawię. Niestety mleczko było beznadziejne, mleczko strasznie się lepiło. Ono strasznie śmierdziało w ogóle od początku, jak na mnie przyszło, datę miałam dobrą, a mimo wszystko ten zapach mi kompletnie nie odpowiadał. Już na koniec próbowałam go złożyć w ten sposób, że na tą gąbeczkę Kojak nalewałam sobie odrobinę i wykonywałam ten makijaż, później jeszcze raz żelem tą twarz myłam, ale i tak już nie mam ochoty się z tym bawić, także nie zużyłam do końca i naprawdę Wam nie polecam. Jeśli jesteśmy przy twarzy, to mój ulubiony krem, który Wam polecam, który też wręczyłam Monice, i jest to krem z Baby Dream. Jest to krem ochronny przed wiatrem i zimnem dla niemowląt. I ja ten krem używałam właśnie na noc. Nie pamiętam, ile on tu miał na zużycie, ale ja go naprawdę bardzo długo miałam, bo on jest bardzo wydajny. Jest to 75 ml, ale ten krem jest tak gęsty, tak treściwy, że wystarczy naprawdę odrobinka tego kremu, żeby nawilżyć naszą cerę. Obecnie mam jakiś inny krem z bodajże kąpiel Agafi, czy babuszka Agafia, wiecie, w każdym razie z tej właśnie firmy, ale na pewno do tego wrócę jeszcze nieraz i Wam naprawdę polecam, bo jest to krem bardzo tani i bardzo fajnie nawilżający. I kolejny produkt do twarzy. W tym denku mamy sporo produktów do twarzy, ale jest to żel myjący, normalizujący na dzień i na noc z Ziai. Widzicie, on tutaj był w promocji, po przecenach, ja go kupiłam w Rossmanie. I powiem Wam, że to był żel jak żel. Przeznaczony był do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. I wydaje mi się, że właśnie do takich cer bym go polecała. Na pewno nie polecałabym go do cery suchej, bo on był silnie oczyszczający, jak sama nazwa w sumie mówi, oczyszczanie liście manuka. I w sumie do demakijażu bardzo fajnie się spisywał, radził sobie z makijażem, nawet z tuszem wodoodpornym. Dlatego myślę, że właśnie do tego celu bym go używała. Ja go nie polecam ze względu, wiadomo, na skład, ale jeżeli będziecie mieli okazję kupić go w promocji, tak jak ja, za 3,59, to myślę, że warto wypróbować. Kolejny produkt, z którym nie mam ochoty już się męczyć, i jest to lakier do włosów z Ossie. To jest ten taki lakier. Ja go dostałam tam kiedyś w jakiejś paczce, wygrałam go czy coś, już nie pamiętam dokładnie. To było aż 250 ml, także dość spory lakier. Ale niestety on mi się kompletnie nie spisywał, nawet do takich ujarzmienia, wiecie, takich pojedynczych włosków, jakie mi tutaj często odstają. On bardzo sklejał włosy, do tego miał taki strasznie duszący zapach. No i nie byłam z niego w ogóle zadowolona. On tutaj miał dawać objętość i utrwalenie, ani nie utrwalał, bo te włosy tak praktycznie były posklejane, ale mimo wszystko one jakoś tam, wiecie, odstawały po swojemu, się i tak układały. A objętość? Jak lakier może dać objętość? Próbowałam jakoś nastroszyć, natapirować włosy na ten lakier, ale kompletnie to nie szło. Także jego tu pewnie jest gdzieś tyle jeszcze, ja go wyrzucam, bo on się do niczego nie nadaje. I nawet nie mam ochoty go nikomu oddawać, bo on naprawdę jest beznadziejny. Natomiast produkt, nad którym bardzo ubolewam, jest to masło kakaowe z Duafe. Naprawdę rewelacyjne masło kakaowe, które miało rewelacyjnie kakaowy, taki naprawdę czekoladowy zapach i było naprawdę bardzo fajne. One tutaj było z dodatkiem masła shea, przez co było takie mięciutkie, bardzo fajne. Niestety ono stało na parapecie dwa dni bodajże, bo o nim zapomniałam. No i ono się takie zrobiło, takie, wiecie, zjełczało. Także no nie mam ochoty go używać, tym bardziej, że używam pod oczy, ale zużyłam większe pół. I ja Wam naprawdę bardzo polecam ogólnie firmę Duafe i właśnie masło kakaowe i masło shea, bo to miałam okazję testować. Monika dostała też produkty z Duafe, więc pewnie na jej kanale niedługo też ukaże się jakaś recenzja. Także naprawdę zajrzyjcie do Moniki i usłyszycie, że również nie mi się te produkty sprawdzają, tylko również innym osobom, bo one są naprawdę genialne. Następny produkt, na którym naprawdę ubolewam, jest to krem do rąk ze Scandia Cosmetic. I to była wersja z melonem. Jest to produkt wegański, także naprawdę bardzo fajnie. On ma bardzo fajny skład. On jest na bazie masła shea i oleju z shea. Tak to się chyba mówi.
naprawdę rewelacyjny krem. On był taki bardzo treściwy. Przypominał nieco kremy z L'Occitane, ale wiecie, cenowo to zupełnie inaczej wygląda. Zapach melona był naprawdę bardzo fajny, taki właśnie bardziej arbuzowy bym powiedziała niż melonowy. Recenzję tego kremu zostawię Wam w opisie, bo już nagrywałam ją na kanale. Ostatnio chciałam sobie zamówić na Minty Shop, bo tam są właśnie te kremy też dostępne. Inną wersję po prostu, ale niestety wtedy, kiedy składałam zamówienie, one były wszystkie niedostępne. Także na pewno przy następnym zamówieniu kupię sobie kolejny krem i naprawdę Wam go bardzo polecam, szczególnie na ten okres jesienno-zimowy. Propos rąk, no to mamy odtłuszczacz z Semilaka. Już mam kolejny i pewnie jeszcze nieraz do niego wrócę, odtłuszczacz do hybryd. Jeżeli używacie hybryd, to wiecie, że to jest niezbędnik. Propos Semilaka, mamy też bazę. Jest to po prostu ta zwykła baza. Ona jest wykończona do samego dna. Również mam już kolejną, ponieważ ta baza 2 w 1 top baza mi się nie sprawdziła. Także zakupiłam sobie po prostu standardową, zwykłą bazę. I jeszcze tutaj mamy antybakteryjny żel do rąk z Clenhance. Mam już kolejny. Tym razem mam wersję z jagodami. To była z aloesem prowitaminą B5. Mam kolejną z, jak mówiłam, jagodami. Mam też żel antybakteryjny z Balea. Ja te żele naprawdę bardzo lubię. One są w Rossmanie dostępne za grosze. W torebce zawsze warto taki żel mieć. I tutaj mamy plastry do depilacji twarzy z wyciągiem z aloesu. 12 pojedynczych plastrów z Joanny, jak już wspomniałam. I ja je głównie używam, wiecie, tutaj jak mi się jakiś wąsik pojawi, czy tutaj coś na brodzie, czy między brwiami. Naprawdę bardzo fajne plastry, mam kolejne opakowanie. I ja je naprawdę bardzo polecam, bo stosunkowo jakość do ceny wychodzi bardzo korzystnie. Także wypróbujcie, jeżeli takich produktów używacie. Kolejny produkt to jest maskara z Celi. Jest to Celia Deluxe Extra Long. Pewnie nic kompletnie nie zobaczycie, ale jest to po prostu maskara, która miała taką bardzo fajną silikonową szczoteczkę. Ona naprawdę rewelacyjnie rozczesywała nasze rzęsy, wydłużała je, pogrubiała. Robiła naprawdę świetną robotę. Nie widziałam jej niestety nigdzie dostępnej stacjonarnie, także jeżeli ją znajdę stacjonarnie bądź online tam, gdzie zamawiam, to ją na pewno jeszcze nie raz zamówię. Taka randomowa rzecz, temperówka. To była temperówka z Essence. Ja Wam jej nie polecam. Tutaj się wszystko, no, widzicie, zakleiło się kompletnie wszystko. Ja nie mam ochoty się z tym bawić. Zakupiłam sobie już temperówkę z Golden Rose i tamta zdecydowanie lepiej mi się spisuje. I tu korektor, na którym nic już nie zobaczycie. Jest to korektor mineralny z Bell, który swego czasu naprawdę bardzo lubiłam. On ma bardzo fajne krycie. Jest to krycie takie, bym powiedziała, średnie w kierunku mocnego. Na pewno nie jest to mocne, ale naprawdę bardzo fajnie radził sobie z okolicą pod oczami. Także za te grosze, ile on tam kosztuje, nie pamiętam, 7-8 zł, naprawdę Wam polecam wypróbować. No i to by było na tyle. Pudełko już mamy puste. Koniecznie dajcie mi znać, czy lubicie projekty Denko, czy któryś z tych produktów mieliście, czy któryś się u Was sprawdził, bądź nie sprawdził. Napiszcie mi w komentarzu. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, bo to naprawdę motywuje. Zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału, aby być po prostu na bieżąco. Te Denka staram się wrzucać regularnie, także jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, to one co jakiś czas Wam się będą wyświetlać w Waszych subskrypcjach. No i to by było tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.